W ramach akcji Wakacje z kulturą organizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim dzieci i młodzież miały okazję skorzystać m.in. z twórczych i kreatywnych zajęć plastycznych. W trakcie spotkań mali artyści tworzyli i rozwijali swoje talenty. Na zajęciach robiono m.in. zakładki do książek, a także malowano obrazy na świeżym powietrzu. Jak podobają Ci się zajęcia plastyczne? Fajne są. Co robicie? Malujemy swoje wymarzone wakacje. Jakie są te wymarzone wakacje w Twoim przypadku? Mieszkanie na łące. Jakie są te właśnie wymarzone wakacje w Twoim przypadku? Góry. Góry. Byłaś w górach w tym roku? Podejrzewam, że tak. Tak. Dobrze. Co Twoja praca przedstawia? Może opisz nam, jak ją robisz, co rysujesz? Rysuję góry, morskie oko i jakieś drzewa, słońce. Co robiliście do tej pory? Tamtym razem robiliśmy zakładki do książek. A dzisiaj malujecie wymarzone wakacje. I jakie są te wymarzone wakacje w Twoim przypadku? Góry. Jak podobają Ci się zajęcia plastyczne? Dobrze. Co robicie? Malujemy kredkami. Co namalowałaś? Namalowałam taki las, którym będę pomagać zwierzątkom. Jest fajnie. A co sądzicie właśnie o tej akcji wakacyjnej Domu Kultury? Czy jest ona potrzebna? Jest, żeby się czegoś nauczyć. Aby jakieś dzieci nie mogły wjechać na wakacje, żeby mogły tutaj przyjść. Pięknie, pięknie. A siostra co może w tej kwestii powiedzieć? Że możemy poznać tu różnych kolegów i koleżanek. W wakacyjnej ofercie Sędziszowskiego Domu Kultury znalazły się również zajęcia krawieckie, igłą i nitką malowane, pod okiem instruktor Barbary Czelatki. Igła i nitka, czyli szycie. Dzisiaj proponuję taką rzecz użytkową jak woreczek do szkoły, na buty, ewentualnie na strój gimnastyczny albo na jakieś inne rzeczy. To jest taka rzecz użytkowa, można jakieś zabawki włożyć czy jakieś drobiazgi. No i dzisiaj właśnie ten woreczek będzie ozdobiony aplikacją. No i wszystko, co związane z aplikacją, czyli jakie się stosuje materiały, jakie techniki wykonania, jakie szwy, jakie można zastosować inne elementy przy tej aplikacji. No i wszystkie zasady, tak, żeby to było ładnie, efektownie, kolorowo i zachęcająco właśnie do pracy. Szycia takiego tradycyjnego warto się jeszcze dzisiaj uczyć, to przydaje się w życiu? Oczywiście, że tak. To są rzeczy jak gdyby dnia codziennego. Drobne rzeczy w domu rozprute można sobie właśnie już wtedy własnoręcznie czekać na kogoś, że ktoś nam przyszyje guzik czy zaszyje jakąś rozprutą rzecz. Także bardzo, bardzo potrzebne. Okazuje się, że wśród najmłodszych mieszkańców gminy nie brakuje miłośników szycia. Skąd u Ciebie zainteresowanie właśnie szyciem? Od cioci, od dwóch cioci. Lubię szyć i od mamy. I co tak naprawdę można wyszyć? Co Ci daje taka praca? Jak kaftuję, to się, tak można powiedzieć, trochę uspokajam. Można różne rzeczy użyć, na przykład prezent dla mamy, albo jak mama, albo mamie pomóc w życiu. To, w jaki sposób dziecko spędza swój czas wolny, ma duży wpływ na jego rozwój i zachowanie. Kreatywne, twórcze zajęcia nie tylko dostarczają mnóstwo radości i frajdy, ale przede wszystkim odkrywają talenty, rodzą pasje. Podczas spotkań w Domu Kultury nawiązują się przy tym prawdziwe przyjaźnie.